Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pani Anny, jednej z naszych czytelniczek. I pani Anna przedstawia taką sytuację, że w lutym bieżącego roku dzieci pani Anny zostały jej bezprawnie odebrane. W aktach sądowych pani kurator zawodowo opisała, że tata dzieci je maltretował, gdzie jest to nieprawda. Pani Anna twierdzi, że nie pozwoliłaby na takie traktowanie własnych dzieci, że ta sytuacja nie miała miejsca. Podejrzewa nawet złą wolę pani kurator, że tutaj mogło dojść do jakiegoś nadużycia, premedytacji. Opisuje, że faktycznie wychowuje dzieci z ich biologicznym ojcem, który odbywał karę pozbawienia wolności. Natomiast dzieci ich są zawsze zadbane, dopilnowane z lekcjami, chodzą do szkoły. A podczas rozprawy niejawnej tutaj zasądzono jakieś ograniczenie czy też pozbawienie praw rodzicielskich, a państwo nie byli o tej rozprawie poinformowani, nie mogli się bronić. I pani Anna zwraca się o pomoc, co w takiej sytuacji może zrobić. Pani Anno, przede wszystkim sytuacja no, jest trudna, ponieważ szczerze mówiąc, należy pamiętać, że kurator jest w zasadzie tylko organem wykonawczym do decyzji sądu rodzinnego, tak? I tutaj działa w zakresie jakiegoś umocowania, które opiera się na postanowieniu sądu. Ja tej sprawy dokładnie nie znam. Ciężko jest więc tutaj założyć od razu złą wolę kuratora, tak? Kurator co do zasady kieruje się zawsze interesem dzieci. Trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kto w ogóle wszczął tą procedurę zmierzającą do pozbawienia czy też ograniczenia praw rodzicielskich państwa w tej konkretnej sprawie. Czy jest to rodzina, czy jest to szkoła, czy jakaś inna instytucja wychowawcza, czy może jakaś placówka zdrowotna, tak? Taką informację państwo powinni uzyskać. Raczej nie dzieje się to co do zasady jakby bez żadnego powodu, tak? Więc ktoś musiał tą procedurę rozpocząć. Może to miało związek z odbywaną przez biologicznego ojca tych dzieci karą, ponieważ jeżeli kara była na przykład orzeczona za jakieś czynności bezprawne wobec rodziny, tak, jakąś przemoc domową czy jakieś inne czyny zabronione związane właśnie z przemocą domową, no to faktycznie może było to po prostu ciągiem dalszym, tak, tamtej sprawy. Jeżeli kara została już odbyta, tak, no to tutaj oczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że mogło dojść do resocjalizacji, później można się ewentualnie starać o jakieś zatarcie skazania, tak, i po prostu dalej funkcjonować w społeczeństwie bez żadnych wynikających z tego tytułu konsekwencji. Natomiast jeżeli doszło do jakichś uszczerbków na zdrowiu, czy jakichś stwierdzonych przez niezależne instytucje sytuacji, w których dobro dzieci jest zagrożone, to faktycznie sąd jakby może orzec o postępowaniu sprawdzającym, tak, czy też nadzorze kuratora nad daną rodziną, czy faktycznie ta władza rodzicielska jest wykonywana należycie, tak? I tutaj sugerowalibyśmy po prostu współpracę z tym konkretnym kuratorem, ponieważ to nie jest tak, że kurator na złość państwu chce zrobić i państwu dzieci odebrać. Takiej sytuacji sobie nie wyobrażam, no chyba, że faktycznie jest jakaś sytuacja, która tym dzieciom zagraża, tak? Więc tu trzeba byłoby to zważyć, zastanowić się, czy faktycznie nie było takiej sytuacji, która mogłaby narażać dzieci na jakąś sytuację zagrożenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby kurator, a przede wszystkim sąd działał bez konkretnego powodu, tak, w tej sprawie. Należy pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej no nie stanowi środka represji w stosunku do rodziców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dzieci, tak? Chodzi o to, żeby te dzieci ochronić, a jednocześnie pomóc rodzicom, którzy przez jakąś sytuację życiową mogą mieć trudności z wykonywaniem tej władzy rodzicielskiej, tak? Na przykład ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności lub jakąś sytuację materialną lub jakąś inną trudną sytuację życiową, tak? I tutaj, kiedy w rodzinie dochodzi do jakiejś przemocy na przykład, tak? Występują jakieś patologiczne nałogi, rodzice zajmują się dziećmi w stanie po spożyciu alkoholu,
nie wykazują troski o realizację obowiązku szkolnego dziecka, czyli jeżeli dziecko wagaruje często, tak, lub nie chodzi po prostu do szkoły. Jeżeli nie wyraża się zgody na jakieś leczenie, które jest konieczne dla dzieci, tak, to wówczas może to oznaczać zagrożenie dla dobra dziecka i faktycznie różne instytucje, które to zaobserwują, mogą taką sprawę zgłosić i to może wszcząć procedurę, tak, która może zmierzać do ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich. I kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. I one są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu, tak jak na początku powiedziałem. Więc oni sami sobie nie mogą dzieci nikomu odebrać, tak? Wykonują jedynie orzeczenia, tak, jako organ wykonawczy. Jeżeli państwo mają wątpliwości co do pracy, oczywiście kuratora, no to można złożyć tutaj pismo do sądu z prośbą o wyjaśnienie sprawy, o zażalenie. Natomiast my sugerujemy, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, zastanowić się, kto wszczął w ogóle tą procedurę i można się ewentualnie zgłosić do jednego z ośrodków pomocy, ośrodków terenowych, które są wspierane przez Fundusz Sprawiedliwości. Na stronie internetowej www.funduszsprawiedliwości.gov.pl jest wyszukiwarka takich ośrodków terenowych dla państwa, odpowiednich dla państwa miejsca zamieszkania. I tam mogą państwo uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i formalną, aby wyjaśnić tą opisaną sytuację, tak? Także będzie można tam zweryfikować, jeżeli na przykład państwo nie wiedzą, tak, co było konkretnie powodem, tak, jak ta procedura przebiegała i uzyskać stosowną pomoc. Może uda się tutaj w toku wyjaśnień po prostu zmienić, tak, to postanowienie lub porozmawiać z tym kuratorem, tak, dojść do jakichś konkretnych, ustaleń. Najlepiej by było się po prostu z tym kuratorem też spotkać. Jeżeli pani twierdzi, że państwo nie byli na rozprawie i w ogóle nie mieli kontaktu z organami w tej sytuacji, no to to jest też jakiś powód do tego, żeby ewentualnie wrócić do jakiejś mediacji tutaj i zaproponować no ugodowe rozwiązanie tej sprawy, tak? Może być oczywiście już za późno, bo ja tutaj z pani tego maila nie wynika dokładnie, na jakim etapie jest obecnie sprawa, czy było jakieś odwołanie, czy ta sprawa się dalej toczy, czy ona już jest prawomocnie zakończona. Też trzeba byłoby po prostu ustalić, tak? Że podsumowując, nie wyobrażam sobie, żeby kurator to działał tutaj w złej woli, na własną rękę, bez konkretnego orzeczenia sądu. Bo po prostu nie może, tak? Nikt nie odbiera dzieci bezprawnie, bez postanowienia sądowego. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby kurator sfałszował czy zmanipulował dokumenty, które mają być podstawą do wydania takiej decyzji przez sąd. Musi być jakaś podstawa, która była przesłanką do wszczęcia postępowania, więc trzeba się zastanowić, co to było, tak jak powiedziałem na początku. I wtedy od tego wyjść i dokonywać jakichś dalszych ustaleń, prób porozumienia się i innego zakończenia sprawy lub po prostu w dalszej perspektywie odzyskania po prostu, tak, tego prawa do wychowywania, do opieki nad dziećmi. Także z mojej strony to wszystko. Jeżeli by się pojawiły jeszcze jakieś pytania, jeżeli byłaby pani w stanie podać więcej informacji w tym zakresie, to oczywiście zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.